ci do was prosi. Każdy z nas poznał Jezusa na różnych etapach swego życia. I ja też go poznałam. Też go spotkałam osobiście w wieku 13 lat i chcę wam pokrótce o tym opowiedzieć. Mam na imię Ewa i pochodzę z normalnej, przeciętnej katolickiej rodziny. Takiej normalnej rodziny. Chodziło się co niedzielę do kościoła, ja jeszcze uczęszczałam do takiej grupy maryjnej, chciałam być zakonnicą, spełniałam wszystkie dobre uczynki, wierzyłam, że mi się należy niebo. Mi się należy niebo, ja znam Boga, na pewno będzie ze mną w porządku. Natomiast w którymś momencie doszłam do wniosku, że to nie jest tak naprawdę. Że ja tylko słyszę na temat Boga, ale Jego tak naprawdę nie znam. Coraz więcej się modliłam, coraz więcej uczęszczałam na różne spotkania, ale coraz dalej byłam jakby tego Boga. Doszłam do wniosku, że On może gdzieś jest, ale daleko. Nie, na pewno nie interesuje się moim życiem. Na pewno taka osoba jak ja nie może mieć z nim wspólnego. A to wynikało z tego, że byłam osobą bardzo zakompleksioną i chciałam sobie zaskarbić miłość, chciałam sobie zaskarbić uwagę wszystkich. Ja walczyłam o miłość moich rodziców, którzy no, nie mieli czasu z racji pracy dla swoich córek. Próbowałam zaskarbić sobie przychylność moich koleżanek i kolegów. Do tego stopnia, że nawet zaczęłam kraść, zaczęłam sobie pić, tak, popijać, popalać. Aż w którymś momencie doszłam do wniosku, że chyba jestem jakimś błędem w Matrixie, bo nie ma miłości, nie ma akceptacji. Ten Bóg, o którym gdzieś tam słyszę w kościele, On może jest, ale na pewno Jego życie mnie nie interesuje, tak? W którymś momencie doszłam do wniosku, że ja po prostu wyskoczę z okna. Popełnię samobójstwo, bo nie ma tutaj dla mnie tak naprawdę życia. Ale w tym momencie poznałam pewną osobę, która przekazała mi prosty komiks, tak, o pewnym księdzu, który poznał Jezusa. Tak mnie to zainteresowało, bo sobie myślę, jak można poznać Jezusa. On kiedyś tam był, ale jest w niebie i na pewno go nie interesuje życie przeciętnego człowieka, na pewno nie moje. Ale tam na końcu była informacja o tym, że On umarł za każdego z nas, że każdy z nas jest dla Niego ważny. Że On tak umiłował ten świat, że posłał swego Syna, aby On przyniósł nam życie wieczne. I to życie w obfitości, i to życie, na które nie możesz sobie sam zapracować. Ja myślałam, że ja mogę sobie zapracować na to wszystko dobrymi uczynkami. Ale słuchajcie, Boże zbawienie jest z łaski, jest za darmo, dlatego że Bóg kocha. I to jest miłość bezwarunkowa. I ja wtedy, jak to przeczytałam, doszłam do wniosku, że jeśli to jest prawda, że jeśli Ty, Jezu, naprawdę żyjesz, jeśli moje życie Ciebie interesuje, jeśli naprawdę możesz się zmienić, co z Nim zrobić, jeśli ja nie muszę podejmować tak radykalnych kroków, to po prostu przyjdź do mojego życia i je zmień. I słuchajcie, co się stało wtedy, kiedy klęczałam na podłodze któregoś wieczoru u siebie w pokoju. Zrobiło się jasno i ja wiedziałam, że ten Bóg, On jest realny, On jest prawdziwy. Biblia mówi o tym, że jest światłością światła, nie ma w nim żadnej ciemności. I faktycznie ja doświadczyłam tej światłości, ja doświadczam Boga realnie każdego dnia w swoim życiu. I to nie jest jakaś bajka. On jest realnym Bogiem, On jest prawdziwym Bogiem. On naprawdę kocha, On naprawdę troszczy się o każdego z nas. I w sposób bardzo dotykalny, namacalny możesz to dzisiaj doświadczyć. Wystarczy, że podejmiesz decyzję o tym, kto jest Twoim Panem, komu chcesz służyć. Może Twoja historia życia wygląda zupełnie inaczej jak moja. Może jesteś może masz pełną satysfakcję w życiu, może jesteś w pełnym sukcesie, nie tak jak ja. Ale chcę Ci powiedzieć, że potrzebujesz Jezusa, że On naprawdę może zmienić Twoje życie, jeśli tylko tego zechcesz, jeśli tylko podejmiesz decyzję, że do Niego przyjdziesz. Podejmij ją dzisiaj, bo dzisiaj jest dzień łaski i zbawienia. Amen.